Pani minister, ja czekam na to, że pani zabierze głos na koniec tej debaty, dlatego że pani wcześniejsze wystąpienie dzisiejszego dnia, myślę, że należy do najszczytniejszych osiągnięć propagandy sukcesu za tego i także za poprzedniego reżimu. Jestem bardzo ciekaw, jak pani to wszystko wytłumaczy. Ja chciałem zapytać tylko o tę rurę, o której może pani wie, a jak nie, to się pani dowie i pani może napisze do mnie, jak to było z kalibrem tej rury norweskiej, z której nie da się wyciągnąć tyle gazu, żeby starczyło dla Polski, jak już sobie Niemcy i Dania zabiorą, co tam zakontraktowali. Jeśli są takie problemy ze sprowadzaniem i węgla, i gazu, to może zamiast rozdawać po dyskusja między wami trwa, czy mniej, czy więcej tysięcy, może pani minister zainwestuje to wszystko w gaz rozweselający dla Polaków. Dziękuję bardzo. I to rozwiąże problemy społeczne, które będą narastać. Zapraszam na mównicę pana.